Stanisław Jachowicz, Chory kotek. Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku. I przyszedł kot, doktor. Jak się masz, koteczku, miau? Źle bardzo, miau. I łapkę wyciągnął do niego. Wziął za puls pan doktor, poważnie chorego. I dziwy mu prawi. Zanadto się jadło. Co gorsza, nie myszki, lecz szynki i sadło. Źle bardzo. Gorączka. Źle bardzo, koteczku. Oj, długo ty długo poleżysz w łóżeczku, miau. I nic jeść nie będziesz. Klejczek i basta. Broń Boże, kiełbaski, słoninki lub ciasta. A myszki nie można? Zapytał koteczek. Lub z ptaszka małego, choć parę udeczek. Broń Boże, pijawki i dieta ścisła. Od tego pomyślność w leczeniu zawisła. Miau. I leżał koteczek. Kiełbaski i kiszki nietknięte. Z daleka pachniały mu myszki. Patrzcie, jak złe łakomstwo. Kotek przebrał miarę. Musiał więc nieboraczek srogą ponieść karę. Tak się i z wami, dziadeczki, stać może. Od łakomstwa strzeż was Boże!